Mój stary był jebanym matematycznym świrem. Początkowo było jeszcze spokojnie, po prostu używał do wszystkiego liczb parzystych, co większość osób robi podświadomie, ale mniejsza o to. Gorzej się zrobiło, gdy wielokrotności dwójki mu się znudziły i zamienił je na potęgi. Wtedy też stwierdził, że ułoży swój własny kalendarz, który zakładał 16 miesięcy po 32 dni. Pierdolił się 3 tygodnie z latami i skończyło się na tym, że w naszym domu był rok 1433. Potem ojciec wpadł na według niego genialny pomysł. Otóż kupując coś w sklepie, ilość danego produktu to musi być potęgą kolejnego dnia. Na przykład we wtorek, kupując bułki, kupowaliśmy ich 8, bo tyle jest równe 2 do potęgi trzeciej. Z między innymi tego powodu zrezygnowaliśmy z bułek na rzecz chleba, którego zawsze kupowaliśmy jeden bochenek. Pamiętam, jak w jakąś środę miałem ochotę na orzeszki ziemne, akurat byłem z tatą w sklepie. Pytałem się, czy kupimy, a ten mi mówi, żebym poszedł i wziął 729 gramów. Zapierdalałem między wagą sklepową a orzeszkami jebane 5 minut, żeby idealnie odmierzyć, bo wiedziałem, że jakby spojrzał na paragon i zobaczył jakąś inną liczbę, to by urządził inbę tysiąclecia, z komputerem mógłbym się pożegnać na 49 dni. Na szczęście po katowaniu przez 2 lata potęg znudziło mu się. Na nieszczęście odjebało mu na punkcie liczb pierwszych. Raz jak byliśmy w sklepie, widzimy Pepsi w promocji, że jak się kupi dwupak, to wyjdzie dużo taniej. Stary stwierdził, że weźmiemy więcej na zapas, no i kurwa wziął. Jebany 7. Jeszcze pani przy kasie mu mówiła, że nie opłaca się brać 7, bo biorąc 8 zapłaci tyle samo. Ojciec zrobił się cały czerwony i zaczął się drzeć na kasjerkę, że utożsamia go z plebsem i że 7 to jest piękna liczba. Dzieli się tylko przez samą siebie 1, a 8? 8 to gówno jest nie liczba, ma więcej dzielników niż on włosów na głowie. A zapewniam, że miał wtedy ich całkiem sporo, bo postanowił zapuścić w związku z fascynacją jakimś matkorem. Matka szybko poszła po składniki z Ambigos, żeby uspokoić jakoś ojca, ale i tak przez tydzień pierdolił o tej kasjerce. Ogólnie to były też plusy tego całego matematycznego spierdolenia, na przykład raz stara mi wbiła do pokoju, jak oglądałem jakieś cenzopapy i była delikatnie mówiąc zła. Wolała ojca, żeby zobaczył, co jego synalek ogląda w internecie. Ten przyszedł podirytowany, że mama przerywa mu fascynujące obliczenia i spogląda na mema. Następnie zaczyna kilkunastominutowy wywód o liczbie 2137, że to 322 liczba pierwsza, suma jej dzielników wynosi 2138 itd. Następnie zaczął przeliczać ją z systemu dziesiętnego na różne inne, zanudził tym mamę i ta sobie poszła oglądać trudne sprawy czy inne gówno. Niestety jakieś 2 lata temu tata umarł na zawał, spowodowany tym, że moja siostra napisała na sprawdzianie, że A plus B w nawiasie do potęgi drugiej równa się A do potęgi drugiej plus B do potęgi drugiej. Strasznie się o to wkurwił. Ostatnią jego wolą było to, żeby kolejne słowa epitafium miały tyle liter, ile wynosi kolejne miejsce po przecinku liczby pi. To się zresztą chyba jakoś nazywało, ale szczerze powiedziawszy, w chuju to mam!